W USA 13 z 20 puszek poddaje się recyklingowi. Jaki procent puszek poddaje się recyklingowi w Stanach? Zapiszmy to za pomocą ułamka. 13 z 20. 13 z 20 to inaczej 13 dwudziestych. 13 dwudziestych puszek poddaje się recyklingowi. Jak otrzymać z tego procent? Mamy tutaj kilka sposobów. Tak jak pokazywałam w poprzednim filmie, możesz rozszerzyć ten ułamek do ułamka z mianownikiem 100 lub podzielić 13 przez 20. Spróbujmy zrobić dwa sposoby. 13 dwudziestych. Czy da się rozszerzyć do ułamka o mianowniku 100? Da się i to w prosty sposób. Mnożymy 20 przez 5, czyli licznik też przez 5. 13 razy 5 to 65. 65 setnych to 65%. W porządku. Jeżeli chciałbyś jednak dzielić, to powinieneś zrobić w ten sposób. 13 dwudziestych. 13 na 20 się nie dzieli, to jest 0. Możemy tutaj dopisać sobie 0 po przecinku, przecinek nad przecinkiem. I teraz pod uwagę bierzemy 130. 130 na 20 to jest 6. 6 razy 20 zmieści się w 130. 6 razy 20 to 120. Odejmę 10. Spisuję kolejną cyfrę 100. 100 na 20 to się równa 5. 5 razy 20 to się równa 100. Zostajemy bez reszty, czyli 13 dwudziestych, zapiszę pod spodem, 13 dwudziestych, to 0,65, 65 setnych. A 65 setnych możesz pomnożyć sobie razy 100%, otrzymujesz 65%.